W Lewinie Brzeskim odbyło się huczne zakończenie wakacji. Turnieje sportowe, pokazy ratownictwa wodnego i wiele innych atrakcji czekało na uczestników imprezy tego dnia. Od południa zaczęliśmy imprezy. Zaczęliśmy turniejem Sołec, który bardzo się udał. Sołectwa walczyły bardzo godnie o fajne nagrody. Później gry konkursy dla dzieci, świat tych kolorów, parę razy, 4 razy puszczaliśmy. W tej chwili zabawa, a zostaje nam jeszcze festiwal ognia i zabawa do 2 w nocy. Fajne są piosenki takie różne, że można coś wybrać dla siebie. Jest super, muzyka gra, my się bawimy, z małżonką nikt więcej. Ale jest okej. Główną atrakcją wydarzenia był wieczorny Teatr Ognia, który cieszył się wielkim zainteresowaniem publiczności. Wszystko, co można podrzucić i złapać jedną ręką, można także podpalić. I właśnie przyjechaliśmy zaprezentować te kuglarskie, cyrkowe umiejętności dzisiaj tutaj podczas zakończenia wakacji w Lewinie Brzeskim. Będą płonące parasolki, będą płonące skakanki, będą płonące kije, będą efekty pirotechniczne powietrzne, ale takie bezpieczne, raczej nie straszące zwierzątek mieszkających w okolicy. Na pewno nie będą głośniejsze niż muzyka, więc będziemy się popisywali w rytmy znanych hitów, także mam nadzieję, że każdy będzie się dobrze bawił i wspólnie z nami klaskał. Najbardziej mi się podobały te fajerwerki, które było takie bardzo mocne i głośno było. Tak, a tobie co najbardziej się podobało? Też fajerwerki i ten pokaz. Jak tak kręcili tymi żarzącymi się, jak te iskry rozlatywały się, naprawdę to było bardzo widowiskowe. Impreza na plaży pozwoliła uczestnikom na aktywne spędzanie ostatnich wakacyjnych dni, a najmłodsi mogli nabrać sił na nowy rok szkolny.